Yo, siemano, z tej strony Minecraft Gplay i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. A dzisiaj będziemy mieli trochę mroczny odcinek, ponieważ jesteśmy w trochę takim, moim zdaniem, strasznym lesie i na dzisiejszym odcinku będziemy musieli zmierzyć się ze Slendermanem. Żeby to zrobić, mamy ogólnie czas do końca tego dnia, żeby uzbroić się właśnie na walkę z nim. I jak widzicie, słońce jest coraz wyżej, tak więc czas powoli nam się kończy. Jeśli nastanie noc, będziemy musieli po prostu zmierzyć się z nim jak kontra Slenderman i zobaczymy, czy uda nam się z nim wygrać. Tak więc myślę, że wam się spodoba. Jeśli chcecie więcej tego typu filmików, oczywiście nie zapomnijcie kliknąć kciuka w górę, napisać komentarze, a najlepsze komentarze będę oznaczał serduszkami. Tak więc myślę, że możemy powoli zaczynać. Jeśli podobają ci się moje filmy, nie zapomnij kliknąć subika z dzwoneczkiem. Dziękuję. 3, 2, 1, zaczynamy. Tak więc jesteśmy właśnie w lesie i musimy jak najszybciej się ogarnąć. Tak więc ja na początku oczywiście potrzebuję jedzenie, żebym nie umarł tutaj z głodu. Tak więc na początku zajmiemy się właśnie kurczakami. I właśnie mamy tutaj, widzę, jeszcze krowę. Krowę również załatwimy i będziemy po prostu musieli przetrwać. Typowy survival. Jest to w sumie taki najpopularniejsza rzecz w Minecrafcie właśnie, żeby przetrwać. Ale my właśnie będziemy mieli tutaj trochę ciężej, ponieważ będzie nas w nocy męczył straszny Slenderman. Już ja was pytałem, czy chcielibyście taki odcinek, gdzie po prostu będę grał na tym modzie i walczył ze Slendermanem, ponieważ pokazywałem ostatnio, niedawno, tą modyfikację Slenderman i bardzo wam się spodobał ostatni odcinek, dlatego postanowiłem nagrać kolejny. I tam widzę następne krowy, tak więc może na początku załatwimy sobie sprawy właśnie jedzeniowe, następnie weźmiemy właśnie sobie, zdobędziemy jakieś drewno, zrobimy podstawowe narzędzia i mam nadzieję, że poszukamy w jakimś cave'ie czy gdzieś właśnie jakichś materiałów. Powoli będzie się nam kończył. Ja tutaj widzicie cały czas tą krowę z krytyka. Mamy już trochę tych mięsek, tak więc bardzo fajnie. Za chwilę to sobie przepalimy i na początku może właśnie jeszcze zdobędziemy sobie trochę drewna. Będziemy potrzebowali jeszcze najlepiej jakieś torcze. Zdobyłem tutaj jeszcze achievement, bo jak widzicie w sumie jeszcze tutaj na tym właśnie świecie nic tutaj nie ogarniałem. Tak więc myślę, że będzie ciekawie. I specjalnie wybrałem taki biom, taki lasek, na którym po prostu myślę, że będzie jeszcze straszniej i myślę, że będzie może nas ten Slenderman jakoś przestraszy. Ja mam ogólnie na uszach słuchawki podkręcone na maksa głośności. Zobaczymy, czy uda się temu Slendermanowi mnie przestraszyć. Okaże się to właśnie, jak nastanie tutaj noc na tym świecie, a ja mam nadzieję, że będę już na niego przygotowany. I mam już tutaj, widzicie, 8 drewna. O, tutaj bardzo fajnie, mamy tutaj jakiegoś cave'a, tak więc w ogóle przerobimy sobie na początku to drewno na crafting i może zrobimy sobie tutaj przy tym cave'ie właśnie taką jakby bazę małą. Będziemy tu mieli crafting, jakiś piecyk, tylko na początku właśnie potrzebuję jeszcze zrobić sobie kill off i wykopiemy właśnie trochę tutaj tego stone'a, żebyśmy mieli po prostu narzędzia ze stone'a i piecyk, w którym będziemy za chwilę już przepalać jedzenie i mam nadzieję, że za chwilę uda nam się znaleźć jeszcze jakieś rudy. Nie liczę tu na jakieś diamenty, ale fajnie by było, gdybyśmy ogarnęli sobie cały secik właśnie z żelaza. To już by był banger i myślę, że Slenderman już wtedy by miał z nami mniejsze szanse, tak więc ciśniemy z tym piecykiem na początek i zrobimy sobie jeszcze kill off. Dobra, tak więc mamy to i jak widzicie tutaj powoli zaczynamy się ogarniać. W ogóle jaki ja mam tutaj tryb? Easy. Gramy jakby coś na easy i w sumie dobrze, chociaż ten głód coś mi mocno w ogóle spada. Okej, tak więc na razie sobie to może przepalimy na początek tymi deskami, a ja właśnie udam się tu, zobaczę, co w ogóle jest. Zdobędę jeszcze może trochę stone'a, ponieważ za chwilę pewnie mi się... O, akurat mamy tutaj właśnie węgiel, tak więc będziemy mogli sobie zrobić torcze i wejść tam na dół do kopalni, ale tutaj, o, widzę już jakieś grzybki, jakieś muchomorki. Za chwilę tam wejdziemy i będziemy eksplorowali właśnie tą całą kopalnię, tylko na początku właśnie przyda nam się na pewno węgiel. Węgiel się przyda do przepalania i oczywiście właśnie dokładnie rzecz biorąc, torcze. Torcze, które również będą przydatne, jeśli będziemy właśnie chcieli tutaj eksplorować i właśnie słyszałem jakiś w sumie
straszny dźwięk, nie wiem co to było, ale słyszę tam w ogóle jakieś zombiaki, tak więc nie wiem co mnie tam może zaskoczyć, za chwilę zresztą wszystko się okaże. Dobra, tak więc to możemy już sobie zacząć przepalać właśnie węglem i zrobimy sobie, wiecie co, oczywiście zrobimy sobie patyki. Zrobimy sobie patyki i słyszę, że zombiak tu już idzie, będę musiał zrobić sobie jeszcze mieczyk, na razie stone'owy, na razie mam w sumie nad tym ziomkiem przewagę, bo się pali i ma coraz mniej życia, ale mam nadzieję, że nie zginę. Ogólnie mamy tutaj challenge nie zginąć i zabić Slendermana, takie jest wyzwanie na dzisiejszy odcinek. Jestem ciekaw właśnie jak to się przyjmie, czy wam się spodoba, czy raczej wolicie inne rzeczy na moim kanale. To będzie taki pewnego rodzaju taki eksperyment, czy taka seria byłaby ciekawa i w sumie już bym mógł sobie coś zjeść. Dobra, kładziemy sobie jeszcze trochę tego węgla i zrobimy sobie, tak jak już wcześniej powiedziałem, torcze. Mamy 12 torczy, mamy jeszcze skórę, ale okej. Okay. Zrobimy sobie może tu porządek. Najlepiej gdybym miał jeszcze jakąś skrzynkę, ale w sumie na razie nie będziemy tego robili. Zrobimy sobie tylko szybko tutaj taki ogarnięty porządek w miarę, żebym wiedział o co chodzi tutaj. Dobra, torcze się przydadzą. Zobaczcie w ogóle jak szybko się tu zorganizowałem. Już trochę tych rzeczy nazbieraliśmy. Możemy jeszcze przepalić sobie te kurczaki i pięknie. Weźmiemy jeszcze zrobimy sobie w sumie kilof, może jeden na zapas. Potrzebujemy oczywiście do tego patyki i lecimy z tym, i lecimy na dół do cave'a szukać właśnie jakiś tutaj żelaza. Mam nadzieję, że coś znajdziemy. Tak więc lecimy. Na razie grzybki i mamy tutaj pierwszego wroga, zombiak, który został zabity. Achievement get, zabiliśmy monstera, pięknie. O kurde, creeper, nie. No, w sumie już prawie wybuch, ale jeszcze mu się nie udało. A, i zniszczył nam żelazo. W sumie trochę wykopał, ale... Dobra, mamy tutaj następnego wroga. O nie, jak on mnie mocno ciśnie, nie mogę do niego podejść. Okej, uciekamy. Muszę trochę życie sobie wygenerować, bo mam tutaj następnego wroga, którym jest pająk. Muszę tu sobie jak najszybciej wszystko właśnie rozświetlić, żeby tu mi moby nie wchodziły. Tutaj widzę następnego pająka, tak więc może uda nam się zagrodzić to jakimś cudem? O, może nie przejdzie. Nie wiem tylko w którą stronę iść. Może wykopiemy sobie tutaj jeszcze trochę właśnie tego węgla, bo to nam się przyda na przepalanie i pójdziemy w którąś stronę, obojętnie, i będziemy właśnie zdobywali to żelazo. Nie wiem właśnie, na razie tutaj nic nie widzę, żadnego żelaza, ale lecimy dalej i zobaczymy, mam nadzieję, że coś znajdziemy. Dodatkowo muszę sobie zrobić jeszcze torcze, a z czasem, kurczę, robi się coraz ciemniej. Mamy tu pierwsze żelazo, sprawdzę jeszcze jak wygląda tutaj ta kopalnia. O, tu mamy następne żelazo, dobra. Już będziemy mieli właśnie tutaj na jakieś podstawowe narzędzia, tak więc bardzo fajnie. Bierzemy oczywiście wszystko, co uda nam się znaleźć, bo kurczę, przyda nam się do przetrwania. Jak najwięcej musimy właśnie zdobyć takich rzeczy. Potrzebowałbym w ogóle na całego seta i na narzędzia w sumie z 30 chyba nawet tego ironu, tak więc ogólnie dosyć sporo. Nie wiem, czy uda mi się zrobić całego seta, ale mam w sumie już 10 praktycznie, a tutaj widzę, że jest dosyć sporo, tak więc nieźle mi się tutaj udało i zbieramy to. Ale w ogóle już się nie mogę doczekać w sumie nocy, powiem wam. Zobaczymy w ogóle jak to wyjdzie. Jestem ciekawy, jak będzie wyglądała ta walka. Co tutaj jeszcze mamy? Nic. Ślepa uliczka. Na razie mam 16 tego ironu, tak więc już dosyć sporo. Może weźmiemy sobie jeszcze trochę węgla i za chwilę wychodzimy. Musimy właśnie kontrolować sytuację, czy nie ma już nocy przypadkiem, bo to by nie było na razie na ten moment skazane. Musimy sobie tutaj jeszcze poprzepalać trochę tego ironu na narzędzia i zbroję. Tak więc ogólnie teraz nie, najlepiej jakby jeszcze nie było tej nocy. Nie wiem ile już minęło czasu, ale około dzień trwa według tego co udało mi się zauważyć, to dzień trwa gdzieś w Minecrafcie 10 minut, tak więc mamy około 10 minut, w sumie jest to mało czasu i dlatego szybko lecimy dalej. O nie, szkielet, potrzebuję więcej torczy. Dobra, czekajcie, szybko. Biorę sobie szybko torcze i lecimy tam na dół i wychodzimy od razu na górę, dobra. Ty kurde szkielecie, gin. Szkielety są najgorsze, ogólnie najtrudniej moim zdaniem je zabić. Okej, mamy tutaj, nice. Mamy tutaj więcej żelaza i już będziemy mieli 20 coś. Zobaczymy, może 24 chyba tyle potrzeba na secik, ale nam by się przydał jeszcze miecz. Oczywiście, żeby zabić Slendermana. On ma 10, on ma chyba 100 HP, jeśli dobrze pamiętam. Tak więc mamy w sumie 28 i chyba w sumie tyle by nam starczyło. Tak więc wychodzimy, idziemy szybko na górę, zobaczymy.
zobaczymy, ile już właśnie minęło tego dnia. Mam nadzieję, że jest jeszcze... Co? Już jest ciemno. O nie, dobra. Wiecie co? Musimy szybko, jak najszybciej to przepalić. Widzę, że jeszcze tam jest jasno, tak więc dopiero słońce zaczęło zachodzić, a my musimy jak najszybciej to przepalić i akurat na szczęście tutaj nastał dzień. Ale to szybko minęło, ja nie wiem w ogóle, co ja robiłem. O nie, jeszcze tutaj mnie szkielet strzela gdzieś. Skąd on strzela? Zaraz zginę. Szybko muszę zjeść jedzenie. Nawet nie wiem, skąd on strzela, nie widzę go. Dobra, tam jest. Nie wiem, nie chcę z nim walczyć, nie chcę z tobą walczyć. Weź się, ziomek. O, dobra, w sumie mamy dobrą tu pozycję. Mamy dobrą pozycję. O kurczę, prawie zginąłem, ale udało się. Dobra, musimy to przepalić jak najszybciej. I wiecie co, ja sobie szybko zrobię cięcie i jak to już się wszystko przepali, to zaczniemy już się uzbrajać i lecieć na Slendermana, bo on nas w każdej chwili może tu zaskoczyć, tak więc musimy się szybko ogarniać. Okej, jesteśmy z powrotem, mi już się udało przepalić całe żelazo, uzbroiłem się już, jak widzicie zbrojka trochę już nawet się zniszczyła, ponieważ non-stop spawnuje się tu pełno wrogich jakichś mobów. I jak widzicie, już w ogóle mój ekran robi się coraz bardziej taki szary. To znak gdzieś, że w pobliżu jest tutaj Slenderman, z którym będziemy musieli się zmierzyć. Udało mi się jeszcze zdobyć właśnie nawet łuk i strzały od Szkieletora. Tak więc będziemy mogli na 5 strzałów strzelić sobie. I w ogóle już jakieś dziwne dźwięki tutaj słyszę. Mamy jeszcze trochę torczy, możemy jeszcze w sumie sobie trochę ich zrobić, bo zostało nam trochę jeszcze węgla, tak więc wykorzystamy wszystko, co możemy wykorzystać i będziemy lecieli już na walkę. Mam nadzieję, że uda mi się naprawdę to wygrać i zobaczymy w ogóle, jak to będzie wyglądało, ta cała walka z tym Slendermanem. I jak widzicie, coraz bardziej mój ekran robi się szary, tak więc gdzieś on tu w pobliżu jest. Jest tu pełno jeszcze wrogich mobów, którymi ciężko się również walczy. O, tu nawet Szkieletor chyba ze mną jest, bo walnął tego właśnie zombiego, tak więc kurczę, idziemy, lecimy i widzicie, już coraz bardziej szary jest ekran, coś tu się dzieje, te pająki jeszcze. Oh fuck, widziałem tego Slendermana, jest tu pełno jeszcze zombiaków dodatkowo, ja nie wiem, jak ja mam to wygrać, kurde, jest tutaj, widzieliście go? Czekajcie, nie możemy kurczę dać się zobaczyć mu. Widzicie, on tu jest za drzewem. O nie. Dobra, mam tu jeszcze zombiaka. Naprawdę robi się coraz bardziej strasznie. Ja jestem w miarę jak... O, fuck! Skąd on się tu wziął? Przed chwilą był za drzewem, a nagle się przeteleportował i stał obok mnie. Nie wiem, co tu się dzieje. Czekajcie, lepiej będę patrzył w dół, schowam się gdzieś za drzewo. Żeby, kurczę, on mnie nie przestraszył. On się może teleportować, ja muszę gdzieś się schować w jakieś bezpieczne miejsce! Kurde! Co się dzieje? Jak mam mało już życia? Muszę uciekać. Oh, fuck. O kurde! Wszędzie, gdzie nie pójdę, to Slenderman mnie zaskakuje. Dobra, idziemy. Muszę wygenerować sobie życie. Nie wiem, ile on ma życia, ale myślę, że już trochę mu zabrałem, ponieważ trochę już go uderzyłem, ale jest naprawdę mrocznie i naprawdę on może zaskoczyć was w każdej chwili. Tak naprawdę, widzicie, stoi teraz za mną. Ile on ma życia jeszcze? Nie wiem, nie mogę nawet zobaczyć tym indikatorem. Ile on ma życia? Ale ja mam bardzo mało. Nie. Powoli. Powoli, schowajmy się za drzewo. On się cały czas przeteleportowuje na inne strony i tak naprawdę nie wiadomo. O nie, jeszcze creeper. O nie, wybuchnij. Ja nie mam życia. Muszę uciekać, jeszcze pająk. O nie, zombie jeszcze. O nie, nie. Nie, proszę. Uff, pół serduszka, uciekamy. Dobra, jemy. Nie. Oh fuck, uda mi się to przezwyciężyć. Naprawdę jest ciężko, kurczę, biorąc pod uwagę, że jest tu pełno jeszcze wrogich mobów dookoła mnie. Ja muszę iść w jakieś bezpieczne miejsce, gdzie nikt mi nie zajdzie z tyłu i wygenerować życie. A ten Slender, mam nadzieję, że się nie odrodzi i cały czas będzie mieć tyle życia, ile ma. Najgorsze są creepery, ja już myślałem, że zginę, pół serduszka, to już jest naprawdę na granicy
tak naprawdę i mało brakowało, bym zginął, ale tak naprawdę nie wiem, gdzie on teraz jest. Był tutaj cały czas i gdzieś zniknął i jeszcze niedawno ekran mi się znowu robił taki szary, tak więc nie wiem, gdzie on dokładnie... O, widzę, gdzieś tutaj jest. Musimy się z nim zmierzyć, już nie możemy po prostu tu wymiękać. Gdzie jesteś, Slendermanie? Pokaż się. Już się teraz ciebie nie boję, chcę cię zabić, jestem zdeterminowany na tyle, że tak naprawdę już chcę cię spotkać, tylko wiem, że może być ciężko, jeśli ciebie zobaczę znowu i zaczniesz mnie bić, ale chcę to zrobić. On gdzieś tutaj jest, nie wiem, gdzie on się przeteleportował. Coś się stało, gdzie on jest? Zombie, go widzę. Jest tutaj! Dawajcie go! 7 hapsów mu jestem w stanie zabrać tym właśnie mieczykiem ironowym. On ma 100 HP, tak więc trochę razy musielibyśmy go uderzyć. Dobra, jest tam. Idziemy na niego, ruszamy. A, mam cię! 14 HP ma! Jeszcze ma jedno życie chyba ostatnie. Ostatnie życie ma. O nie. Nie, tylko nie szkielet. Uciekamy. On jest na ostatniego hita, ten Slenderman ma ostatnie życie. Ja muszę szybko jeść, widzę go. Uda nam się. Nie możemy tylko na niego spojrzeć. Uda nam się podejść? Tak! Jest! O, udało nam się go zniszczyć. Dostaliśmy tutaj nawet coś po nim. Wow, co to jest takiego? Chilled Soul. O, z tego będziemy mogli sobie zrobić zbrojkę i mieczyk niego. Tak więc w ogóle, zobaczcie, co tu się dzieje. Jest masakra. Ale udało nam się challenge wykonać. Jak widzicie, Slenderman został zabity. Było naprawdę mrocznie i ciężko, ale udało nam się. Myślę, że taki filmik wam się spodobał. Jeśli tak, dajcie znać w komentarzu. Będę starał się nagrywać więcej takich typu, tego typu filmów, takich challenge, gdzie trzeba zabić jakieś straszne moby, bo jest ich w sumie trochę. Tak więc napiszcie, jak wam się podoba. To by było na tyle, żegnam się z wami. Dzięki, cześć i na razie. Trzymajcie się, pa!